I zachęcam was dzisiaj, ażeby każdy z was, który twierdzi, że jest uczniem Chrystusa, który jest dzieckiem Bożym, wziął przyrząd w głowie, w swoim sercu mierniczym i sprawdził, jaki jest poziom jego wiary, jaki jest poziom jego relacji z Bogiem, jaki jest poziom chodzenia z Nim za rękę. Kochani, życie w wierze polega na tym, że ty uznajesz, że twoje pobudki, twoje pragnienia są nic nie warte, ponieważ kiedy ty wzrastasz w swoich pragnieniach, w egoistycznych pobudkach, stajesz się coraz to gorszym człowiekiem, odbiegającym od standardów Bożych. Ale życie w wierze polega na tym, że to ty życie oddajesz Jezusowi Chrystusowi i ty uznajesz w każdej dziedzinie swojego życia, że Jego zdanie jest ważniejsze i że Jego zdanie daje życie w każdej sferze życia. Kochani, ja w wielu sferach swojego życia zacząłem praktykować i decydować się, że jestem w błędnym przekonaniu, że jestem na złej drodze, że to, co się dowiedziałem na temat standardów rodziny, choćby nawet, to błędne standardy, to standardy tego świata. Kochani, ja, jak każdy, wydaje mi się, kiedy dorasta, kiedy jest ten wiek młodzieńczy, każdy szuka tak jakby swojej chwały, swoich 5 minut. Każdy szuka, nie wiem, błysku w pracy, każdy szuka błysku może w sporcie, każdy szuka błysku w jakiejkolwiek dziedzinie swojego życia, ażeby skupić uwagę na sobie, ażeby zostać podbudowany wewnętrznie, ażeby czuć się wartościowym, kochani. I ta egoistyczna myśl zostaje w każdym z nas. Nawet w momencie, kiedy dorastamy i wchodzimy później w życie, w rodzinie, ten egoizm jest głęboko zakorzeniony. Wiadomo, on się korzeni, już powoli zarasta od samego początku bycia na tej ziemi. Ale on później już tak głęboko zakorzeniony, że nawet kiedy masz rodzinę, ty dalej szukasz siebie w tej rodzinie. Nawet kiedy związujesz się z drugą osobą, ty dalej szukasz siebie. Ty dalej zaniedbujesz, czy to żonę, czy dzieci. Ty cały czas szukasz czasu dla siebie. Cały czas szukasz swoich uczynków, tego, żeby zaspokoić siebie, swoje własne pragnienia. Ja tak miałem i myślę, że nie jeden, każdy z nas mógłby coś powiedzieć na ten temat. Bo tu nie mam czasu teraz, żeby spędzić z rodziną, idę na piwo z chłopakami posiedzieć, poszukać swojego samozadowolenia. Bo tu nie mam czasu teraz dla rodziny, idę na siłownię poćwiczyć, bo to jest ważniejsze, żebym czuł się dobrze. Bo tu szukam kolejnych rzeczy, gonię za pieniędzmi, pracuję od poniedziałku do poniedziałku. Wiecie, ja pracuję na kopalni. Ja wiem, jak pracują ludzie na kopalni. Od poniedziałku do poniedziałku. Jest możliwość, żeby nie mieć dnia wolnego. To jest najlepsza możliwość, bo wtedy najwięcej zarobię. Ludzie mówią, mamy rodziny, robimy to dla rodziny, ale to jest główna prawda, kochani. Ty nigdy pieniędzmi nie zapewnisz dobrobyt rodzinie. Pieniądze, dostatek materialny jest jakoś wytyczną, ale nie tego potrzebują twoja rodzina, twoja żona i dzieci. Nie tego potrzebują. Jeżeli nie będziesz poświęcał czasu swojej rodzinie, nie będziesz wprowadzał miłości w swoją rodzinę, ani żona nie wzrośnie, ani twoje dziecko. I tak, choćby nawet w dostatku, tak patologicznie będą dorastać i relacje z dzieckiem, i patologicznie będzie wzrastać relacja z żoną. Z kimkolwiek nie będziesz w swojej rodzinie, jeżeli nie będziesz poświęcał czasu, a będą cię gonić twoje egoistyczne pobudki, będzie to wzrost patologiczny, kochani. I ja tak miałem. Ja zakochałem się w swojej żonie. Ja wiedziałem, że to jest miłość od pierwszego wejrzenia. Ale okazało się z czasem, że to jednak moja żona, że to była miłość, ale ona bazowała na innej motywacji, na zauroczeniu, na tym, żeby jak wszyscy się żenią, to żebym ja się ożenił. Na tym, żeby moja rodzina była normalna w punkcie, z punktu widzenia światowego. Ja nie mam nic przeciwko, ale badajmy swoje motywy. Czy motywem jest faktycznie związanie się z drugą osobą? Czy motywem jest faktycznie miłość, czyli wzrost drugiej osoby za wszelką cenę? Czy motywem jest swoje
swoje własne życie, ustandaryzować swoje własne życie na poziomie świata. Po co ludzie się pobierają? Po co ludzie robią dzieci? Zadajmy sobie to pytanie. Po to, żeby było fajnie? Po to, żeby być zaakceptowanym w świecie, bo jak będę dorosłym z kawalerem, to ludzie się będą ze mnie śmiać? Po co mam mieć dzieci, skoro i tak nie poświęcam czasu, a później oni dorastają w patologii, kochani. Dorastają bez ojca. I tak, jak oni później mają znać Boga, skoro oni nawet w domu nie poznali ojca, a oni mają później odbierać od Boga cokolwiek? Kochani, Jezus Chrystus jest odpowiedzią również i na ten problem. Jezus Chrystus i Jego Słowo, Jego prawidła, one wprowadzają życie i normalną, naturalną relację, takie jakie są od założenia świata. Tak jak Bóg stworzył kobietę i mężczyznę po to, ażeby ich owocem była miłość, a później i dziecko. Tak On ma swoje prowadzenie do każdej z tych relacji. Do relacji z dzieckiem, do relacji z żoną. Każdy, który szuka swoich rzeczy w relacji z jakąkolwiek osobą, nie darzy ją miłością, kochani. Szukanie swoich pragnień w relacji z kimkolwiek, to nie jest miłość. Jezus Chrystus nie szukał swoich pobudek, będąc tu na ziemi. Tak, powiecie, Jezus nie miał żony. Ale to nie o to chodzi, bo ty możesz mieć żonę, możesz mieć przyjaciela, możesz mieć dziecko, kogokolwiek. Ale na czym polega miłość, kochani? Kiedy ja zacząłem wprowadzać prawdy Boże, które znalazłem w Piśmie Świętym, do swojego życia, zacząłem pokutować głęboko, bardzo głęboko, z tych wszystkich rzeczy, które robiłem, które nie miały na celu wzrostu mojej rodziny. Bo kiedy ty bierzesz swoją żonę za żonę, ty jej się oddajesz miłości. Ta relacja jest po to, aby twoja rodzina wzrastała, a nie żebyś ty sam wzrastał. Bo to się wykolei prędzej czy później. Twoja rodzina się wykolei, jak długo będziesz szukał swoich rzeczy, swoich pragnień. Rodzina jest jednością. Mąż z żoną, jak mówi Słowo Boże, staje się jednością, kiedy się pobierają. Mało tego, kiedy wyznajesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela, Duch Święty cię przypełnia, to nawet w duchu jesteście jednym. I Jezus Chrystus daje tą możliwość, ażeby w każdej sytuacji, w której się znajdujesz, byłeś jednomyślny z drugą połówką. W każdej sytuacji w swoim życiu. Czy jest to wzniosła, czy mniej wzniosła sytuacja w twoim życiu, kochani? Jezus Chrystus daje tą możliwość, ażebyście byli jednej myśli. Myśli Chrystusowej. Ja w swoim związku, nawet jeżeli mamy rozbieżność jakąkolwiek zdań, zaraz konfrontujemy to z tym, co Jezus ma do powiedzenia na ten temat. I uznajemy to za prawdę. A jeżeli uznajemy to za prawdę, idziemy za tym. A jeżeli idziemy za tym, to życie wzrasta w naszym życiu. Życie to znaczy obfitość w danej dziedzinie. Nie mówię życie jako przeżycie i wegetacja. Jakoś będzie dzień po dniu, idę do pracy, później idę się napić. Idę do domu, o, żona wyprała, zrobiła obiad, jest pięknie. Żona się staje kurą domową przytłumioną, a wyobraź sobie, że ona też miała marzenia swego czasu. I dalej ma marzenia. Ale jest tłamszona i zniewolona małżeństwem. Powiesz, sama to wybrała. No tak, takie jest założenie tego świata. Nie takie jest założenie tego świata. Założenie Boga dla tego świata jest relacja z Nim samym. A z tego będzie wszystko wynikać. Z tego będzie wynikać kolejne założenie, takie jak małżeństwo. Takie jak prawidłowe rozwijanie dzieci. Ażeby dzieci czuły się wartościowe w swoim życiu. Bez obaw, bez strachu szły do przodu i wygrywały w swoim życiu. W imieniu Jezusa Chrystusa, Boga. Kochani, wielu z nas przeżywało ten moment, kiedy podjęło jakąś decyzję i nie układało się nagle w życiu. Przez długi czas się nie układało. Mało tego, dalej się nie układa w życiu. Ale przecież ja taką wzniosłą decyzję podjąłem. Wychodzę za mąż, żenię się. A nawet wybrałem, że będę chodzić do kościoła. I nic się nie zmienia. Kochani, ale jak tutaj moi przyjaciele mówili, życie się zmienia w relacji z Bogiem.
A Bóg Jezus Chrystus zostawił nam tutaj Ducha Świętego. A żeby każdy, kto w Niego wierzył, miał relację z Duchem Świętym. Jeżeli dziecko Boże ma Ducha Świętego w sobie, słyszy Jego głos. Jeżeli ktoś ci mówi, że Bóg jest daleko, że ty musisz się starać, żeby słyszeć Jego głos, to jest nieprawda. Do tego zostaliśmy powołani, ażeby Chrystus nam panował. I to nie w enigmatyczny sposób. Chrystus panuje, bo mówi. Chrystus mówi, ale ludzie się buntują. I wybierają różne strefy buntu. Nie będę czytał pisma, ponieważ ludzie, każdy sobie tłumaczy jak chce, ale tam jest prosto napisane, kochani. Tam jest bardzo prosto napisane. Każdy kościół jest inny, bo sobie tłumaczy jak chce. Tam każdy kościół czyta tak samo, tylko każdy kościół przeobleka to na swoją korzyść, na korzyść zniewolenia jakiegokolwiek człowieka. Jak moi przedmówcy mówili, strachem manipulują ludźmi. Bóg mówi na wszelakie różne sposoby. A szatan nam zabiera te sposoby. Zabiera nam czas, choćby nawet na tą pracę, o której wspomniałem. Zabiera nam czas na swoje pobudki, na siłownię, na wszelkie dobre rzeczy, które są dobre w życiu. Ale pierwszeństwo, ażeby się układało, że jest relacja z żywym Bogiem, z Duchem Świętym w sobie, którego na 100% słyszysz. Ale może zagłuszasz, albo już zagłuszyłeś do tego stopnia, że cię nie interesuje ten głos. Kochani, bycie dzieckiem Bożym zaczyna się od tego, że oddaje się panowanie Jezusowi Chrystusowi. A Pan to Pan. Pan to Pan, a nie teoria w głowie i zaakceptowanie jakiejś teorii. Nie dziwmy się więc, że nic się nie dzieje w naszym życiu, że wegetujemy. Dobre decyzje w życiu podejmujemy według nas. Ale jest to tylko i wyłącznie fantazjowanie na jakiś temat, jeżeli się nie idzie w tym w praktyce. Bóg nie przyszedł po to, ażeby dzieci Jego żyły w wegetacji na tym świecie. Ażeby miały życie w obfitości. Ale przed tą obfitością, o dziwo, blokuje nas własny egoizm. A jeżeli coś jest niezgodne z naszym zdaniem, wypieramy to i buntujemy. Wypieramy i buntujemy. Ponieważ od najmłodszych lat mamy tłoczone do głowy nieprawdę i kłamstwo. Kochani, ja was zachęcam, żebyście nie szukali w jakichś przedsiębiorstwach, kościołach. Żebyście szukali na własną rękę, jak was sumienie poprowadzi. Jeżeli to będzie kościół, szukajcie w kościele. Jeżeli to będzie Pismo Święte, szukajcie w Piśmie Świętym. Szukajcie gdziekolwiek. Ale chcę wam powiedzieć, że nie nad namową jakichś osób, albo nie według wytycznych jakichś osób, ale zacznijcie szukać na własną rękę. A później już wedle tego, jak chcecie. Wedle prowadzenia tak zwanego. Problem jest w tym, że my wierzymy w kłamstwa i robimy coś pod dyktando drugiej osoby. I twierdzimy, że to są nasze własne przekonania. Kochani, zmierzmy to. Tak jak wziąłem z chwilą Wasserwaage, tak zwaną poziomicę. Zmierzmy, ile jest fałszu i obłudy w naszym życiu. A ile prawdziwej z serca relacji. Ile jest zaklejania naszej niedoskonałości w naszym życiu. Ile jest zamiatania pod dywan niektórych rzeczy. I nie twierdźmy, że mamy zdrowe rodziny, skoro kłótnia na kłótni siedzi. Skoro dziecko nie widzi ojca. Skoro nie mamy stosunku z żoną. Bo dziennie przychodzimy zachlani. Nie twierdźmy, że to wszystko jest zdrowe. Bo to prowadzi tylko i wyłącznie do destrukcji. Nawet jeżeli dożyjemy do końca w związku, to nigdy nie był związek. Dziękuję.